Piłkarze Korony Kielce przygotowują się do sobotniego meczu z Krakowią. Ma towarzyszyć im całkowity spokój, a trener Marcin Sasal zdecydował się zamknąć do odwołania treningi dla mediów. Wczoraj szkoleniowiec żółto-czerwonych spotkał się z dyrektorem do spraw sportowych Korony Kielce, Jarosławem Niebudkiem. O czym rozmawiali obaj panowie? Z trenerem Sasalem spotykamy się regularnie na roboczo i to była taka warsztatowa dyskusja o tym, co dzieje się w pionie sportowym pierwszej drużynie. I to nie ma nic tutaj się nie dzieje, nic nadzwyczajnego. Nie chciałbym wokół tego spotkania robić sensacji. To, co powiedziałem, było to spotkanie, w którym wspólnie podsumowaliśmy początek sezonu. Myślę, że ponieważ mieliśmy nieco większe oczekiwania, no więc takie podsumowanie było potrzebne i porozmawialiśmy o tym, jakie trener widzi rozwiązania, plany na najbliższy okres czasu i nie chciałbym, mówię, stwarzać wrażenia jakiejś nerwowości i bardzo o to apeluję do wszystkich, i do mediów, i do pracowników, i do zawodników, i do trenera, żebyśmy się skoncentrowali na pracy. Tak to spotkanie traktujmy. Potrzeba nam jest właśnie koncentracji, spokoju, dobrej analizy, rzetelnych wniosków z tego, co się stało, bo na pewno chcielibyśmy więcej tych punktów, wszyscy byśmy się spodziewali, że tak się stanie. Jest inaczej i trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i żeby te następne mecze były lepsze, nie tylko pod względem emocji, tak jak mieliśmy mieć to ostatnio w drugiej połowie, ale też pod względem zdobyczy punktowych, bo myślę, że głównie o to nam chodzi, żebyśmy tych punktów zbierali więcej. Chcemy być jak najwyżej w tabeli, trener o tym mówił i tutaj nic się nie zmienia, jesteśmy tego samego zdania. Być może w tych trzech meczach spodziewaliśmy, że tych punktów będzie więcej i należało po prostu to podsumować i tak te spotkanie nasze z trenerem należy traktować. Dzisiaj koroniarze pracowali od godziny 10:30 na głównej płycie Areny Kielc. Zanim wyszli na boisko, przez kilkanaście minut pracowali na siłowni. Indywidualnie trenowali za to narzekający na urazy Aleksander Wukowicz, który ćwiczył w sali rozgrzewki, oraz Paweł Golański i Sander Puri. Ich występ przeciwko Krakowi stoi pod dużym znakiem zapytania. To zobaczymy. No, w meczu z ostatnim z Polonią Bytą, tak w 60 minucie pociągnąłem Pachwina. Jakoś tam dograłem do końca, natomiast no, ból jest coraz większy. Dzisiaj troszkę miałem indywidualnego treningu. A więc zobaczymy. No, wszystko będzie zależało od jutrzejszego dnia. Jak wyjdę na trening normalnie, no to będę do dyspozycji trenera. Jeżeli nie, no to też nie ma co ryzykować. Jeszcze dużo mecz przed nami. Zobaczymy jutro. Przed szansą występu z Krakowią stoi natomiast wychowanek żółto-czerwonych Piotr Malarczyk. Czerwona kartka Hernaniego stwarza przed Malarem możliwość zaliczenia kolejnych spotkań na najwyższym szczeblu rozgrywek. Ja się czuję dobrze i myślę, że jestem gotowy. Będę na pewno chciał się pokazać z jak najlepszej strony po kolejnej dłuższej przerwie od grania. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się na dłużej zadomowić w składzie. Podobnie jak cały zespół, Piotrek zdaje sobie sprawę, że Koronę czeka bardzo ciężka przeprawa. No, po tym naszym nie najlepszym początku na pewno przydałoby nam się zwycięstwo, żeby przede wszystkim się psychicznie lepiej poczuć. Na pewno damy z siebie wszystko, ale nie będzie to łatwy mecz. Krakowia wygrała ostatni mecz z Lechem Poznań, gdzie u nich jakby odżyły te nadzieje na utrzymanie. Jeszcze nie wszystko stracone i na pewno też łatwo tam nie będzie. Na czwartek koroniarze mają zaplanowany jeden trening oraz tradycyjną przedmeczową konferencję prasową. Do Krakowa wyjadą w dniu meczu z Krakowią. Początek spotkania w sobotę o godzinie 19:15. A bezpośrednia relacja na www.korona-kielce.pl. Zapraszamy.